Bezpieczeństwo w internecie. Cześć, jestem Sal Khan, a towarzyszy mi Gumi Kim, dyrektorka w dziale do spraw bezpieczeństwa kont w Google. Mam do ciebie pytanie. Wciąż się mówi o bezpieczeństwie kont. Dlaczego mnie i widzom powinno na nim zależeć? To brzmi jak termin techniczny, ale wywiera wpływ na nasze życie. Pomyśl o wszystkich swoich kontach online, bankowym, w Google czy w innych serwisach. W każdym z tych kont znajdują się informacje o tobie. Tak jak chronisz dom, tak chcesz chronić ważne informacje osobiste. Zawsze znajdzie się ktoś, kto spróbuje się dostać do środka. Lepiej mieć pewność, że nie zdoła. Co się stanie, jeśli ktoś wejdzie na moje konto? Co najgorszego może zrobić? Cóż, weźmy na przykład konto w Google. Ktoś może wykraść twoje informacje osobiste, jak zdjęcia czy wiadomości, które wysyłasz z Gmaila, a także zyskać dostęp do twoich innych kont online. Jak wiesz, konto Gmail jest kluczem do twoich kont w banku, social mediach czy e-sklepach. Jeśli dobiorę się do twojego konta Gmail, to mogę wejść na twoje pozostałe konta. Tak, ktoś może cię okraść, podszyć się pod ciebie, zobaczyć twoje prywatne informacje. To przerażające. Warto zwracać uwagę na te sprawy.